Ewangelii według świętego Jana. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego. I nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje mnie ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego ojca. Oto słowo pańskie. Moi drodzy, od wczoraj, od niedzieli dobrego pasterza, wpatrujemy się w Chrystusa, który właśnie w taki sposób nam siebie przedstawia. Dzisiaj Jezus mówi: ja jestem dobrym pasterzem. Dobrym. Mnie generalnie to słowo bardzo mocno dotyka i zaprasza do tego, żeby kontemplować Chrystusa, Syna Bożego, który jest dobry, który przychodzi do mnie z dobrocią, który widząc mnie, patrząc na moją historię życia, patrząc na moją osobę, patrzy zawsze z miłością. Przychodzi z miłością, z czułością, z delikatnością, tak jak dobry pasterz, który się troszczy o swoje owce, który robi wszystko, żeby je chronić, który zawsze przychodzi im z pomocą. W innej przypowieści Chrystus mówi o sobie, że on szuka owiec zagubionych, że jak znajdzie tą zgubioną, to bierze ją na ramiona i zanosi do owczarni i cieszy się z jej odzyskania. Więc tutaj odsłania nam się obraz Jezusa, Syna Bożego, który z wielką miłością i atencją zwraca się w kierunku człowieka. I myślę, że to jest bardzo dobry obraz do kontemplacji Boga, do tego, żeby się z Nim spotkać. Czy to na adoracji, czy na jakiejś osobistej modlitwie, czy na medytacji. Medytować miłość i dobroć Boga, którą On ma dla mnie, którą On kieruje w moją stronę. I warto też spojrzeć na swoje życie, na swoją historię, aby zobaczyć, kiedy, w jakich sytuacjach właśnie doświadczałem tej dobroci i miłości Pana Boga wobec mnie. Zobaczcie, że Jezus w tym dzisiejszym fragmencie aż pięciokrotnie wspomina o tym, że On daje swoje życie. On daje swoje życie za mnie. Tyle razy jakby potwierdza ten fakt: dałem życie za Ciebie. Panie, Ty dałeś życie za mnie. Czyli no ja nie muszę o to prosić. Czyli nie jestem jakimś przypadkiem w tym świecie, ale jestem kimś chcianym przez Boga. Myślę, że to jest też fantastyczny fragment, który nam pokazuje, że to właśnie w męce Chrystusa, w tych sytuacjach, w których On oddaje życie, w których cierpi, w których umiera, dokonuje się ta ofiara miłości dla mnie. Jezus umarł za mnie. Jezus umarł za Ciebie. Z miłości, bo On tego chciał. On jakby cały czas to potwierdza. Ja tego chcę. Chcę oddać życie za Ciebie. Czy ja w to wierzę? Czy ta prawda w jakikolwiek sposób dociera do mojego serca? Zobaczcie, dzisiaj jest w świecie bardzo dużo ludzi, którzy cierpią na deficyt miłości. Jest bardzo dużo ludzi, którzy cierpią z powodu odrzucenia ze swoich najbliższych, ze strony swoich najbliższych. Ja myślę, że ta Ewangelia jest dobrą nowiną dla każdego, kto takie cierpienie w swoim życiu przeżywa.
Nie jesteś niechciany. Nie jesteś odrzucony. Ale jesteś kochany. Myślę, że w tym momencie warto Bogu dziękować również za te osoby, które przyszły do nas i weszły w naszą historię życia z miłością, z delikatnością. Tak? Bo mogliśmy w naszym życiu przeżyć ból rozczarowania drugą osobą. Kimś, kto okazał się najemnikiem. I teraz pytanie. Kto jest tą osobą? Czy które są te osoby, które w takich sytuacjach podały mi rękę? Które okazały mi serce? I myślę, że warto za te osoby też dzisiaj podziękować Panu Bogu. Tak, myślę, że to jest bardzo ważne, żeby dostrzegać obecność tych osób, bo właśnie przez te osoby przychodzi do nas Chrystus, aby nam mówić o tej dobrej nowinie, że On jest dobrym pasterzem, który się o nas troszczy. Jezus dzisiaj mówi, znam owce moje. Jezus wie o mnie wszystko. Zna mnie doskonale, na wylot. I to też jest uwalniające, bo ja mogę stanąć przed Nim z tą świadomością, Jezu, Ty mnie znasz. Ja nie muszę udawać kogoś przed, nikogo przed Tobą. Ja mogę być przed Tobą sobą, po prostu, taki, jaki jestem, bo Ty mnie znasz i Ty mnie przyjmujesz takiego, jakim jestem. Przyjmujesz mnie z miłością. I to jest strasznie uwalniające doświadczenie. Ja nie muszę niczego udawać. Nie muszę nikogo udawać przed Jezusem. Przy Nim mogę być sobą. A co za tym idzie? Mogę uczyć się być sobą w życiu codziennym w stosunku do innych ludzi. Dzisiaj Jezus mówi o swoim Ojcu. O tej miłości Ojca do nas. I że to wszystko, co czyni, On robi dlatego, że Ojciec Mu kazał. Co nie oznacza, że w Nim nie ma miłości do mnie, tak? Ale to pokazuje, jaka jest wielka miłość Ojca. Ojciec mówi, zobacz, Jemu jest potrzebna pomoc. Pomóż Mu, Synu. Syn mówi, jasne, oczywiście. Chcę Mu pomóc. Tutaj Jezus jakby odkrywa przed nami wielką miłość Ojca do nas. Wielką troskę o nasze zbawienie, o nasze życie. Ojciec chce, aby Jezus mnie strzegł jak źrenicy oka. No już się zrobiło nam niesamowicie dobrze. Bo w takiej wspólnocie, w której nie ma osądzania, w której nie ma potępienia, ale jest doświadczenie miłości, w której czujesz się, że jesteś darem, bo tak nas Pan Bóg traktuje. On nas stworzył, uczynił z nas dar dla nas samych i nasze życie. Pokazuje, że nie jesteśmy czymś czy kimś przypadkowym, że jesteśmy przyjmowani przez Niego, że nie musimy się czuć zagubieni. Jezus przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie otworzył nam drogę do Ojca i ta droga jest dla wszystkich owiec zagubionych, gdzie On mówi, słuchaj, zobacz, już nie musisz się czuć pogubionym w tym życiu, wystarczy, że przyjdziesz do Mnie. Ja już wszystko dla Ciebie przygotowałem. W moich ranach znajdziesz miłość, która będzie Cię leczyć z Twoich ran. I dzisiaj Jezus nam siebie takiego przedstawia. Jest dobrym pasterzem, który prowadzi nas, Ciebie i mnie, do Ojca. Ojca pełnego miłości. Ojca pełnego czułości, który jest zainteresowany żywo naszym losem, naszym życiem. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławionego dnia Wam życzę. Szczęść Boże.